dobry Państwu, Panie Prezesie. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie w tym takim symbolicznym miejscu Wrocławia, bo Nowym Targu, a wiemy, że ostatnie kilkanaście miesięcy covidowych to niezwykle intensywny rozwój e-commerce'u. No i właśnie wszyscy sami indywidualnie czy osobiście uczestniczyliśmy w tym handlu online i musieliśmy skądś odbierać te paczki. Te paczki odbieraliśmy bardzo często właśnie z paczkomatów Impostu, których we Wrocławiu jest 311 i które nam służą. Przy czym nie każdy jest zadowolony z tego, gdzie one są lokowane, czy jak są lokowane. We Wrocławiu również dbamy o odpowiedzialny biznes, biznes odpowiedzialny społecznie. I tutaj pan prezes Rafał Przuska wraz z zespołem, wraz ze swoim zastępcą wyszli z inicjatywą, żeby uregulować ten rynek, żeby stworzyć pewne standardy, w ramach których we Wrocławiu stawiamy w miejscach, w których i miasto, i mieszkańcy, i firma, bo to jest ważne, odnajduje doskonałe miejsce. Wraz z miastem Wrocław podjęliśmy też inicjatywę mówiąc na temat tego, że my ze swojej strony jako firma Impost przekażemy blisko 500 000 zł na nasadzenia, na projekt związany właśnie z Green City, na rozbudowę terenów zielonych wraz z potrzebami mieszkańców, tak abyśmy my również mogli jako firma kontrybuować w rozwoju miasta. Intencyjnego będą już zawierane umowy pomiędzy firmą Impost a naszym operatorem, czyli spółką TBS. Na ostatniej stronie panowie po jednym podspółka. Miejska TBS ma już na swoim terenie 25 paczkomatów, stąd to jest nasz operator, czyli firma doświadczona we współpracy ze spółką Impost. I to właśnie TBS będzie na mocy tego listu intencyjnego weryfikował istniejące paczkomaty, jest ich 311, a w przyszłości także nowo powstające paczkomaty.